Witam wszystkich miłośników kart i tarota na kanale Tarot z Planem Duszy. Jak widzicie, na stole mamy nową talię, tak? Myślałam, że jej nie kupię, ale jakoś tak pokusiło mnie coś i mamy. Znaczy ja mam. Fantazma Tarot. Ktoś z oglądających, ktoś na kanale na YouTube coś wspominał właśnie o tej talii, do końca nie wiem, ale jakaś taka rekomendacja, mam wrażenie. Może się tutaj jakoś tak przekonałam. Z tym, że tak, to jest talia, która została stworzona przez Paulinę Cassidy, tylko że ona się teraz nazywa Paulina Fay. Tak, to się zdarzyło. Podejrzewam, że jest to nazwisko męża. To się przymierzę do tej folii. No i zobaczymy, co to jest za talia. Jak tutaj ona wygląda z bliska. Zawsze jest szansa, że można ją oddać, na przykład, jeśli się nie spodoba. Pudełko jest bardzo porządne. Wydawnictwo, oj. US Game Systems. Mamy tutaj bardzo porządnie wydaną talię. Tak przynajmniej wygląda, patrząc na pudełko. No i tutaj Paulina nie jest jakoś specjalnie ozdabiane w środku. Zresztą podobnie wygląda chyba jej ta talia ze zwierzętami. Tutaj nie widzę, żeby leżała gdzieś blisko, żeby ją sięgnąć. Także no i też te rewersy takie są podobne. Trochę się świeci, bo jest folia na nich. Maleńka książeczka, wcale nie gruba, cieniutka. Wydana przez też oczywiście, jak wiadomo, US Game Systems. Piszę tutaj taki wstęp, że witam Fantazma Tarot. To oznacza, że jest to taki fantazja na temat dnia codziennego, takie śnienie na jawie, tak powiedziałabym, magiczna wizja. I to też jest nazwa świata supernaturalnego, który należy do wielu duchów, które są chętne, żeby nas tutaj przywitać i które możemy, czy odkryliśmy już, czy możemy odkryć. W czasie 4 lat stworzona była ta talia i to jest czwarta talia Tarota. To była bardzo pasjonująca podróż i ona tutaj pisze, bo to jest autorka, tutaj to jest ten wstęp od niej. Jej serce i dusza są tutaj w tej talii. Są tutaj informacje, wiadomo, będziemy czytać, no to przychodzą informacje, jakieś sekrety i różności. Życzenia dużo zdrowia, szczęścia i obfitości od Pauliny dla wszystkich, którzy będą używać. Tutaj mamy, jakie mamy te żywioły, czyli nazwy. Mamy buławy, ogień, akcja, kielichy, woda, emocje, miecze, intelekt, oczywiście powietrze i monety, ziemia i fizyczność. Czyli nic tutaj Paulina nie zmieniła. Coś tutaj jest, aha, to jakaś folia jeszcze została. Mamy jakieś wiadomości. Przy każdej karcie, tak jak widzicie, Wielkie Arkana, jest opisu kawałeczek, wiadomość, słowo kluczowe, odwrócone znaczenie i odwrócone jakieś słowa kluczowe. Czyli można czytać rewersy, są tak, że można czytać tak odwrócone karty. No i przy każdej w zasadzie karcie jest tak samo. Tutaj widziałam, jakiś rozkład był. No jest rozkład taki, jaka wizja inspiruje mnie. Jakie mam iluzje, które mogą prowadzić, gdzieś jakby odpychać, czy prowadzić mnie na manowce, czyli nie w stronę swojej wizji, tak? Co rzeczywiście muszę zrobić, czy potrzebuję zrobić, żeby się skupić bardziej, co mam, co będę robić, żeby wzmocnić mój progres, tak, czyli rozwój. Jak z siebie wyobrażam, kiedy ogarniam, czy doświadczam mojej własnej prawdy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, takim zygzakiem. Następna fantazma, trefoil spread? O.
twój umysł, twoje ciało, twój duch czysty. No, twój duch, tak by z tego wynikało. Ciekawa, mała książeczka, ciekawa. Oczywiście na razie pójdzie do pudełka, bo wszyscy już czekają pewnie na karty. Chociaż może macie je, no to możecie obejrzeć. Jeśli nie macie, to no to tym bardziej, żeby zobaczyć, co to tutaj mamy. Jak ta talia się prezentuje. Ja bardzo lubię jej talię Joy de Vivre. Trochę chyba zmienię wizję, bo ta talia jest dosyć spora w porównaniu do talii zwykłej, klasycznej. Odnoszę wrażenie, że tak, karty są większe. Widzicie? Taką tutaj mamy większą. Większy rozmiar. Na grubość też jest grubiej. No i wygląda, że są to takie porządnie wydane, bardzo miękkie, w sensie takim, że nie ma zadziorów, bardzo ładnie cięte karty. Bardzo mi się to podoba. No i tutaj od razu mamy głupca. No lubię te tematy, te klimaty w tej sztuce, w tym, co robi Paulina. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy głupca. Nie będę może, spróbuję nie gadać tyle, jeśli mi się uda. No mak tutaj jest bardzo interesujący i zamiast zajączka w kapeluszu mamy jakieś tutaj jakąś kobietkę w kapeluszu. Znaczy siedzi w kapeluszu zamiast tego zająca. Zając jest tutaj w mocy. O. Tu mamy ją. Wygląda, że zając jest magiem. No. Bardzo fajnie. Te rewersy tak trochę były pokazane słabiej, ale one są tak delikatne, że kamera trochę nie chce ich łapać. Zobaczę może tak. O, trochę lepiej. No. Bardzo delikatne, bardzo ładne. Tu arcykapłanka, taka lisica. I tutaj ryby, księżyc. Bardzo ładna. Cesarzowa. No, sarenka. Cesarz. No. Jeleń. Bardzo fajnie. Tutaj mamy mentora. Jako mentora, czyli arcykapłana, mamy słonia. Ale ładne. Tutaj mamy kochanków. Słodkich. Rydwan. Ten Rydwan, powiem szczerze, nie jest moim ulubionym. Nie wiem czemu, ale coś tutaj, czegoś mi tu brakuje. Właśnie Rydwanu mi tu brakuje. No ale to tak wychodzi czasami, nie? Że w całej talii jakaś karta... Jest cała talia piękna, minus jakąś jedną, dwie, trzy karty, które niekoniecznie, tak? Tutaj mamy moc. No i mamy smoka. Pustelnik. Nie wiem, paś, chciałam powiedzieć, paw. Chyba to jest paw, ale tak tego ogona tutaj nie widzę. Pięknego, chociaż kolory są naprawdę super. Koło fortuny. Tu zajączek, tu zajączek. Fajne. No i sprawiedliwość też jest bomba. Przynajmniej dla mnie bomba. Wisielec. Też fajne. Moje świeczki coś tutaj przeszkadzają. Ciekawa twarz. No, jest wisielec. Śmierć. Może odsuniemy je, żeby tak tutaj nie psuciły.
śmierć. No, całkiem interesująca ta śmierć. Umiarkowanie. Umiarkowanie bardzo wodne. Powiem szczerze, że też nie jest moją najulubieńszą kartą. Tutaj jest dżin jako diabeł. Bardzo ciekawa postać i trzyma klatkę. Wieża. Wieża jest fajna. Lubię. Tak. Urocza. Jeśli można tak o wieży powiedzieć. Gwiazda też jest urocza. No, naprawdę, kolory też ma zachwycające. Tutaj mamy księżyc. Słońce. Słońce na żabie. Tutaj mamy rumaka żabę. Fantastyczna jest ta żaba. Dużo radości w tych podskokach. Przebudzenie, tak się nazywa, zmartwychwstanie. Myślę, że bardzo porządnie. Ta nazwa dużo mówi. No i świat. No i tutaj mamy tego smoka. Bardzo zioni ogniem. No to były wielkie arkana. Teraz myślę, że poukładam i zrobimy takie zbliżenie na karty, które będą na stole. Przynajmniej chciałabym zrobić, żeby to tak było czwórkami, tak? Więc tak będziemy to robić. Będzie to chyba najrozsądniej i będzie od razu widać, co jest co. No, tak będzie, w ten sposób. No i mamy asy. Buławy, kielichy, miecze i monety. No, ja powiem, że te asy są naprawdę bardzo ładne. I właściwie wszystkie mi się podobają, chociaż poszłabym najbardziej za tym asem kielichów i buław. Mają w sobie jakiś urok. Zobaczmy buławy teraz. Dwójki, kielichy, dwójki, miecze i monety. Też ciekawe. Dwa kielichy są, no, super śmieszne. No pozostałe też. Myślę, że w ogóle bardzo te małe arkana bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy teraz trójki. O, przebite serce w trójkach. Też ciekawe. Interesujące. Ta trójka buław jest taka, dużo fioletu tutaj jest. Te buławy są trochę małe, według mego zdania. Nie wiem, jak wy na to się zapatrujecie, ale tak to widzę ja. W moich okularach. No. No zobaczmy dalej. No i teraz buławy tutaj. Nie mamy kodu takiego, że każdy żywioł jest w jakimś kolorze. Mamy tylko właśnie nazwy i mamy tutaj przedstawioną energię. Obrazki są. Myślę, że są bardzo ładne, odzwierciedlają bardzo ładnie tą energię, o którą nam chodzi. Podobają mi się. Zobaczmy po kolei teraz piątki.
Zazwyczaj te karty, te obrazki Pauliny są takie mocno zajęte. Jeśli oglądacie to na większym ekranie, to na pewno będzie to duży bonus, dlatego że lepiej widać. I tutaj świetnie jest przedstawiona energia pięciu buław, bo mamy takie kozły, które właśnie ze sobą walczą. Jak to moi dziadkowie mówili, trykają się. Dalej mamy piątkę monet. Nie, piątkę kielichów, przepraszam, piątka monet. No wszystkie te, widzę, że bardzo ładne są te ilustracje, bardzo, bardzo do mnie pasują, bardzo pasują do tego, jak ja czytam karty, także przynajmniej ten tarot RWS. Zobaczmy teraz po kolei szóstki. Tutaj jest okładki karta, sześć kielichów. Dużo radości w szóstce buław. No, myślę, że tak, że lubię. Nadal lubię. Okej, okay, patrzmy dalej. Siódemki. Myślę, że jest to talia, która może być jedną z moich takich czytających, używanych często talii. Ma w sobie coś takiego. No zobaczymy w praktyce, nie? Zobaczymy, jak ona będzie mówić, bo czasem to jest tak, że bardzo się to wszystko podoba, a potem nagle, jak się czyta, to komunikacja, no trzeba to sprawdzić w praktyce. Ale 7 buław to jest super, super nietoperz. Zobaczcie, jaki super. Naprawdę fajne. Podobają mi się. Nie mogę tak często mówić, że się tak podobają, bo to jest takie powtarzanie się. Ale cóż innego mogę powiedzieć, jeśli tak jest. No i tutaj 8. Jakie wrażenie 8? Cieszę się, że 8 mieczy ma trochę koloru i ta 8 kielichów też. Ma tą czerwień i to jest takie fascynujące. Jest to takie jakby skupienie, tak? Tak jak skupiony jest ten człowiek, tak jak jest zakręcony w tych mieczach i w myślach, tak to fajnie jest tutaj przedstawione. Tak samo tutaj w tej 8 kielichów odpływamy. No. Fajne te karty, naprawdę. Już nic nie mówię. Dobrze, patrzmy dalej na 9. Już z góry dziękuję Wam za komentarze, za to, co Wy jesteście w stanie powiedzieć o tej talii, jeśli używacie. Ja zobaczę, jak będzie się to używało. 9 są też bardzo w porządku. Nawet lisek jest tutaj chyba. To jest lisek? Muszę zbliżyć. Chyba to jest kot. O, nie lisek. To jest kot, który odpoczywa sobie tutaj w tej 9 monet. No jest duże, tutaj widać od razu w sylwetce, w 9 mieczy, jak tutaj jaka boleść jest. No i tutaj skoki radosne. Fajnie. No i 10, żeby nie przedłużać. Jakość kart też jest fajna. One są takie miłe w dotyku. 10 była super. I kielichy też. No miecze wiadomo, miecze przybliżę Wam. Chyba najmniej ulubioną z tego, co zauważyłam, jest karta 10 monet. No jakoś tak. No. Nie, no fajnie, tak, ale no tak. Jakby z tego zestawu to ta jest najmniej ulubiona, tak powiem. Dobrze, paziowie.
paziowie. Każdy się prezentuje ze swoją albo buławą, kielichem, mieczem, albo tutaj pisze. Paź monet. Pazia monet moim zdaniem można pomylić z paziem piórowym, czyli tym właśnie z paziem mieczy. Bo to jest taka komunikacja, pisanie. Źle tutaj wzięłam, paź mieczy jest tutaj. Chociaż ten paź mieczy ma ten miecz, więc on tutaj jest taka dystynkcja, tak? Ale no tutaj to ma być moneta. Myślę, że tutaj troszeczkę gdzieś brakuje takiego konkretnego pokazania elementu, ale no to jest taka moja opinia oczywiście, bo to nie jest żaden zarzut, tylko taka obserwacja. Teraz popatrzymy jeszcze na rycerzy. Rycerze są fajni na koniach. I myślę tak, że tutaj jest taki pomysł na tą monetę w ten sposób. Ale widać od razu tę ciężkość. No tu nie widać tej ciężkości u tego pazia. I tu trochę można, mówię, tu ma skrzydła, to tak lekko jakoś, tak? A paziowie to tak z tym monetą to tak trochę przy ziemi. Ale królowe zobaczymy teraz, które już mi się podobają. No i królowa monet jest tutaj bardzo urocza z tym wielkim zającem. Jeszcze ten zając ma pióra, skrzydła. No popatrzcie, jeśli się da popatrzeć. O. No ma skrzydła. No właśnie. Taki nadzwyczajny on jest. Królowa mieczy jest fantastyczna, lekka, idzie do przodu, wyświetla, widzi. Co prawda, miecz jest tutaj w lewej ręce. Tutaj jest miecz w lewej dłoni. Widzicie, on tutaj jest mało widoczny. Ja bym go sobie tak poprawiła, żeby się tak mocno rzucał w oczy. Ale to oczywiście jest moja twórczość. Królowa kielichów jest śliczna. I buławowa też jest ogniowa, ze smokiem, wiadomo. No to królowie, kielichy i buławy. Królowie młodzieńcy. Królowie są młodzieńcami, ale mają swoje monety, znaczy swoje żywioły, swoje elementy. No ta moneta to ma być, to trzeba się tutaj przyzwyczaić, ale rzeczywiście myślę, że to jest bardzo fajna talia. Bardzo mi się podoba artystycznie, jest super, tak? No myślę, że do czytań też jest fajna, ale no ma dużo elementów, zobaczę jak to wygląda. Zobaczymy jak się tasuje i zobaczymy jak to tutaj nam wyjdzie. No pasuje się elegancko, karty nie są jakieś za grube. Jakość jest bardzo dobra. Jeśli to jest wydanie takie właśnie masowe, to jakość kart jest fajna. Myślę, że nie zrobi się tutaj żaden pałąk, bo tak przynajmniej to wygląda, że nie. Podczas tasowania ładnie się tutaj tak zazębiają i można wachlarzować. No i zobaczymy, rozłożę je. Zobaczymy trzy karty, może coś się dowiemy. Jakaś sytuacja, co robić, czego nie robić. Możecie oczywiście spróbować interpretować. Zrobić sobie przerwę wideo i zobaczyć, czy tak samo będziecie czytać, czy podobnie. Oczywiście każdy może interpretować według swoich zasad, według swojego punktu widzenia, techniki czytania. Ok. Sytuacja. Śmierć. O. Transformacja.
No jest tutaj sytuacja jakaś do zmiany, tak? Mamy tutaj sytuację, w której potrzeba coś zmienić. Tutaj coś musi odejść, żeby narodziło się coś nowego. Żeby tutaj można było coś uzyskać. No, dzisiaj mamy nów księżyca. Tutaj może to być właśnie to stare odchodzi, nowe przychodzi. Ok. Co robić? Pięć buław. No, powiedziałabym, że co robić? Stawiać opór rzeczom, które czujemy, że nie są zgodne z nami. Żeby tutaj przeciwstawiać się temu, co jest takie nie do końca do przyjęcia. Tak? Każdy ma swoje zasady, etykę. Oczywiście obowiązuje też coś takiego jak ogólnie dostępna czy obowiązująca etykieta, czy etyka. Ale tutaj też każdy ma prawo tworzyć swoje życie i rozwiązywać jakieś swoje sprawy w pewien sposób. Tutaj ja bym nawet powiedziała, że transformacja może przebiegać w taki sposób, jaki wy chcecie, żeby przebiegała. Że tutaj nie idzie się na żadne ustępstwa. Że tutaj trzeba jakby trzymać swoją wizję, żeby osiągnąć potem właśnie spełnienie. W przypadku czego nie robić? Nie zakończać totalnie wszystkiego jeszcze, bo karta świat mówi o zakończeniu, o dojściu do jakiegoś celu. Może się wydawać, że to już jest ten cel, natomiast może jeszcze się okazać, że to jeszcze nie do końca będzie to, że ta transformacja będzie trwała dłużej, że to będzie, no, że to przejdzie jeszcze na następny cykl. Że to tak nie jest, że tu już się zaraz wszystko zakończy. To tak, takie proste czytanie, tak? Takie w zasadzie chyba powinnam zatrzymać się, wyciągnąć wszystkie karty, a potem dopiero tak jak mówiłam wam, żeby zatrzymać, tak? No, trochę nie przemyślałam, przepraszam, ale no chyba się podekscytowałam całym tym rozkładem. Patrząc jeszcze na rozłożenie większej ilości kart. Zobaczymy, jak one wyglądają. I kończę już wtedy, bo dobiega końca też mój czas antenowy. Kamera zaraz się wyłączy. Ok. No tak, kolory są takie zrównoważone i takie podobne. Więc jeśli chcemy zobaczyć jakby tak jakieś różnice pomiędzy kartami, tylko rzucając okiem, to nie do końca to widać, tak? Wielkie arkana, małe arkana mają podobne barwy i mamy tutaj wisielca i mamy tutaj zmartwychwstanie, natomiast te wszystkie nazwy, które tutaj są, są istotne, ponieważ one dopiero jak popatrzymy, pokazują nam, gdzie jesteśmy. Więc nie widać jakby różnic na pierwszy rzut oka, tak? Trzeba się skupić, trzeba się przyjrzeć. Myślę, że to jest talia, która może też być bardzo dobra do medytacji, do posiedzenia z nią, do takiego przeglądu. Niekoniecznie większej ilości kart. Myślę, że czytanie z trzech kart może być dużo lepsze, bardziej czytelne. No, tak mi się wydaje. Dziękuję wam w każdym bądź razie za uwagę, za oglądanie ze mną tych kart. Pozdrawiam wszystkich bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach.